Ho, ho, ho! Tu Święty Mikołaj. Zapraszam was wszystkich w magiczną podróż do Centrum Kultury w Czcielu, gdzie został przygotowany specjalny program, który pozwoli już teraz wprowadzić was w świąteczny nastrój. Zaczynamy! Na święta kolęda dwóch serc, choć tak szybko jak śnieg roztopił się sen. Dziś wiem, że to zwykły żart, choć byłaś naprawdę blisko. Od gwiazdki ciągle sam, dziś wzrok mój znowu w pogoni za tobą gna. Powiedz chociaż, czy mnie rozpoznajesz? Kusić i rzucać to takie zwyczajne. Minął rok, pamiętam co mówiłaś, zawsze razem, chociaż nie wierzyłaś. Teraz wiem, odurzyło mnie, to pewnie śnieg i blask, i wina smak, i światło świec. Na święta kolęda dwóch serc, choć tak szybko jak śnieg roztopił się sen. Dziś wiem, że to zwykły żart, choć byłaś naprawdę blisko, blisko. Na święta znów szansę ci dam, lecz pamiętaj, że to ostatni już raz. Jest ktoś, kto jeśli nie ty, to stanie w prezencie wszystko. Wtedy przytulonych wiem, byłem twoim tłem chwilą bez znaczenia. Ktoś, kto się nie liczy, nic nie zmienia. Powiedz, nie brakuje ci mnie? Czy we wspomnieniu wraca mój cień? Jak to jest, że wielka miłość trwała jeden dzień? Tylko dzień. Na święta kolęda dwóch serc, choć tak szybko jak śnieg roztopił się sen. Dziś wiem, że to zwykły żart, choć byłaś naprawdę blisko, blisko. Na święta znów szansę ci dam, choć pamiętaj, że to ostatni już raz. Jest ktoś, kto jeśli nie ty, dostanie w prezencie wszystko, wszystko. Święty Mikołaj to taki święty, który przynosi dzieciom prezenty. I choć to może jedynie bajka, mieszka podobno gdzieś w Mikołajkach. Ma tam, jak mówią, domek z ogródkiem, gdzie spędza chwile wytchnienia krótkie. Bo choć to męczy go pewnie nieraz, co dzień dla dzieci, prezenty zbiera. Wreszcie nadchodzi chwila właściwa, więc renifery z północy wzywa, a za nim sanie, do których święty ostrożnie układa wszystkie prezenty. Ruszają sanie, mkną ponad drzewa, święty Mikołaj wesoło śpiewa, a sań ku ziemi w szalonym biegu prezenty lecą jak płatki śniegu. Nad ranem koniec podniebnej jazdy, na pożegnanie rugają gwiazdy. I choć to może jedyna bajka, święty Mikołaj śpi w Mikołajkach.
Thank you.
kochany panie Mikołaju, my tak czekamy każdej zimy. Dlaczego zawsze pan przychodzi do nas, gdy śpimy? Czy to już musi tak pozostać? Czy to jest w księgach zapisane? Ja od prezentu bym wolała spotkanie z panem. I wiem od dzieci, że z radością chciałyby słuchać pana głosu. W mróz ogrzejemy panu uszy piosenką gorąco jak rosół. Takie serduszka pięknie grzeją w długich podróżach wśród zamieci. Dzieci są pana Mikołajem, a pan jest Mikołajem dzieci. Zimową noc przybywa ktoś z workiem prezentów, dziwny gość. Wchodząc przez komin, bardzo się trudzi, lecz białej brody nigdy nie obróć. Kto to? Cztery nogi, piękne rogi, a na szyi dzwoneczek. Ciągnie sanie Mikołaja i giliny dzionek. Któż to? Drzewko to zawsze zielone, na czas gwiazdki wystrojone. Pod nim zaś Mikołaj Święty pozostawił nam prezenty. Zimą, latem, na jesieni ona zawsze się zieleni. Choć ma igieł bardzo dużo,
to do szycia jej nie służą. Co to za kochany święty, co przynosi nam prezenty? Kiedy gwiazdka już zaświeci, on obdarza wszystkie dzieci. Co roku w grudniową noc wszystko ma czarodziejską moc. Wtedy też Mikołaj Święty rozdaje dzieciom. Witam serdecznie, ja mam na imię Hubert. W Centrum Kultury prowadzę warsztaty kulinarne z naciskiem na zdrowe odżywianie, ponieważ jestem dietetykiem, ale dzisiaj spotykamy się tutaj w świątecznym klimacie i bardziej nacisk będziemy kładli na tradycyjną potrawę, jaką będą... Pierniki! Dokładnie. Aczkolwiek... Pierniki, a pierniczki. Jaka może być w tym różnica? Czy może ktoś wie? Piernik jest duży, pierniczki małe. Okej, okay, no możemy też tak to oczywiście sklasyfikować. Aczkolwiek piernik jako taka potrawa staropolska to jest raczej takie ciasto dojrzewające, przekładane na przykład marmoladą, marcepanem, z bakaliami. A my dzisiaj przygotujemy pierniki bardziej znane w formie takich kruchych ciasteczek, nazwanych pierniczkami. Tu można taką zauważyć różnicę. Oczywiście smak i zapach tych potraw jest taki sam, ale przygotowanie jest nieco inne. Ok, to do naszego przepisu potrzebujemy następujące składniki. Dzisiaj do naszych pierniczków przyprawę przygotujemy samodzielnie. Taka kupna, gotowa przyprawa jest często, można powiedzieć, zrobiona z tanich składników, bo głównie znajduje się tam cukier. A my dzisiaj użyjemy sobie całą gamę przypraw korzennych. W sumie będzie to aż 10 przypraw. I może tutaj lista. Podstawowa przyprawa do pierników to jest cynamon. Możemy kupić mielony, możemy kupić w laskach i zmielić go samodzielnie. Kolejna przyprawa to imbir. Imbir suszony, świeży raczej by się tutaj nie sprawdził. Bardzo dobry na trawienie. Kolejna przyprawa to gałka muszkatołowa. Taka gałka może być też kupiona w formie całego owocu i ścierana na tarce. Mamy tradycyjnie pieprz czarny. Tu jako ciekawostkę możemy powiedzieć, że właśnie nazwa pierniki wywodzi się od tej przyprawy, bo pierny to znaczy pieprzny w takim języku staropolskim. O. No właśnie. Tutaj mamy przyprawę, nie jest podpisana, może pani Ania sprawdzi, co to jest. Kto będzie wiedział? Znam. Ale nie powiem. Zobaczymy, kto nie ma COVID-a. Coś nie ma. Ja znam tą przyprawę. Ta przyprawa to jest kolendra. Tylko nie są to liście kolendry, tylko właśnie owoce. Bo liście kolendry no raczej do piernika by tutaj się nie sprawdziło. Dobrze, mamy kolejną popularną przyprawę, najczęściej używaną do zup. Ale w tym przypadku jest to też składnik przyprawy piernikowej, czyli ziele angielskie. Tutaj bardziej znana przyprawa, to już chyba po wyglądzie każdy może powiedzieć nam, co to jest. Co my tu jeszcze mamy?
kardamon mielony. Też podstawowa korzenna przyprawa. Po zmieleniu podobna w aromacie do imbiru i cynamonu, coś takiego pośrodku. Dużej ilości nie dodajemy ogólnie do przyprawy. No i chyba przyprawa na koniec najładniejsza. Są to gwiazdeczki anyżu. Znane w smaku i zapachu z cukierków. No dobra, to teraz byśmy musieli znaleźć ochotnika, który nam te wszystkie przyprawy w odpowiedniej proporcji zmiesza i zmieni w płynku. Tutaj jest nasza przyprawa. Po takim właśnie przygotowaniu naszej przyprawy, po zmieleniu wszystkich składników, możemy teraz dokonać porównania. Czy ta, którą zrobiliśmy sami, jest bardziej aromatyczna niż ta, którą możemy kupić w sklepie. Ok, czyli po dokładnym odważeniu masła, cukru oraz miodu wszystkie te składniki wrzucamy do rondelka czy też garnka po to, żeby roztopić masło, roztopić miód. Jeżeli mamy płynny, to powiedzmy, że potrwa to krócej. I delikatnie skarmelizować cukier, żeby on też nabrał dodatkowego aromatu. Jeżeli w trakcie roztapiania tych wszystkich składników dodamy przyprawę, to ona też już w tym momencie nabierze jeszcze większych właściwości aromatycznych i na pewno zaraz ją wszyscy poczujemy. W kolejnym kroku przesiejemy mąkę albo do miski, albo na stolnicę. Tradycyjnie możemy bezpośrednio na stolnicy przygotowywać ciasto. Do mąki musimy dodać troszeczkę sody oczyszczonej, żeby nam te pierniczki spulchniały w trakcie pieczenia. No i później te nasze roztopione wszystkie produkty z garnka połączymy z mąką. Dodamy jaja, gdy troszeczkę te ciepłe składniki już ostygną, mieszając się z mąką i będziemy musieli wyrobić ciasto. Myślę, że cukier, miód i masełko razem z przyprawami już jest ostygnięte. Ciasto mamy wyrobione, to teraz zostaje wałkowanie, wycinanie i pieczenie.
Piekarniki rozkręcamy na 180 stopni i będziemy piec około 10 minut w zależności od grubości naszych pierniczków. To teraz najważniejsza część, czyli wybór ulubionego kształtu i wycinanie. Pierwsze pierniczki zaraz wylądują w piekarniku. Tak prezentują się gotowe pierniczki. Jak pachną i jak smakują, to chyba już nie moja rola, żeby ocenić. Są pyszne! Pieczone pierniczki możemy w jakiś sposób udekorować. Tutaj przykładowo możemy z odpowiednich kształtów pierniczków zrobić taką oto choineczkę. Oczywiście wypadałoby ją jeszcze polać lukrem, może jakimiś kolorowymi posypkami, może suszonymi owocami, wiórkami kokosowymi, tak żeby nasze pierniczki były właśnie ładne, kolorowe i ładnie prezentowały się na wigilijnym stole. Jingle bells swing and jingle bells ring, snowing and blowing up bushels of fun. Now the jingle hop has begun. Jingle bell, jingle bell, jingle bell rock. Jingle bells chime and jingle bell time. Dancing and prancing in Jingle Bell Square. In the frosty air, what a bright time. It's the right time to rock the night away. Jingle bell time. Go gliding in a one-horse sleigh. Giddy-up, jingle horse, pick up your feet. A jingle around the clock. Mix and a mingle in the jingling beat. That's the Jingle Bell Rock. Rock, jingle bell chiming, jingle bell time, snowing and blowing our bushels of fun. Now the jingle hop has begun. Jingle bell, jingle bell, jingle bell rock, jingle bells chiming, jingle bell time, dancing and prancing in Jingle Bell Square. In the frosty air, what a bright time, it's the right time to rock the night. Go gliding in a one-horse sleigh. Giddy up, jingle horse, pick up your feet. Jingle around the clock. A mix and a mingle and a jingling beat. That's the Jingle Bell. That's the Jingle Bell. That's the Jingle Bell Rock. Jingle.
ten szczególny dzień się budzi, niosąc ciepło w każdą sień. To dobroci cień dla ludzi, tylko jeden w całym roku taki dzień. Zmierzchem błyśnie nam promienna, gasząc w sercach naszych złość. I nadejdzie noc pojednań, tylko jedna w całym roku taka noc. Choć tyle żalu w nas i gniew uśpiony trwa, przekażmy sobie znak pokoju, przekażmy sobie znak. Potem przyjdą dni powszednie, braknie nagle ciepłych słów. Najjaśniejsza gwiazda zblednie i niepokój jak co roku wróci znów. Jeden świt powróci z wątpień mgłą, brzemieniem spraw i trosk. Powróci twarzy mars na powitanie dnia. Znów milczenie serc regułą będzie nam. Choć tyle żalu w nas i gniew uśpiony trwa, przekażmy sobie znak pokoju, przekażmy sobie znak. Jeden świt powróci z wątpień mgłą, brzemieniem spraw i trosk. Powróci twarzy mars na powitanie dnia. Znów milczenie serc regułą będzie nam. Choć tyle żalu w nas i gniew uśpiony trwa, przekażmy sobie znak pokoju, przekażmy sobie znak. Choć tyle żalu w nas i gniew uśpiony trwa, przekażmy sobie znak pokoju, przekażmy sobie znak. Przekażmy sobie znak pokoju, przekażmy sobie znak. Last Christmas, I gave you my heart, but the very next day you gave it away.
A co to za skrzynia? Cóż to za prezent? Cóż to jest? Gdzie? Ktoś tam jest? Ale zobacz, jaka ciężka. Ho, ho, ho! A może to Mikołaj? Choćbyście szukali po calutkim świecie, takiego miłego gościa jak nasz nigdzie nie znajdziecie. Niech żyje! Wszyscy zawołajmy i niech nas tak kocha, jak my go kochamy! Ho, ho, ho! A to co? Lista grzecznych dzieci! Wesołych świąt!